Słuchamy Radia Maryja. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Mówimy dzisiaj dużo na temat psychologii tłumu, filozofii psychologii tłumu. W kierunku podniesienia standardu życia Polaków, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister rozwoju i finansów wbił symbolicznie łopatę pod budowę 170 mieszkań na wynajem w Gdyni w ramach programu Mieszkanie Plus. Wicepremier podkreślił, że jest to kluczowy projekt dla rozwoju Polski. Ja sądzę, że on za 2, 3, 4 lata i oczywiście później jeszcze bardziej doprowadzi do tego, że będziemy budowali w Polsce o kilkadziesiąt, a może nawet ponad 100 tysięcy mieszkań rocznie więcej niż do tej pory. A to naprawdę zmieni relacje gospodarcze i relacje społeczne w Polsce. Dlatego dla mnie jest to oczko w głowie. Program Mieszkanie Plus to rządowy system wsparcia, który ma opierać się przede wszystkim na budowie i tanim wynajmie mieszkań. Ma on zastąpić wygaszony w przyszłym roku program Mieszkanie dla Młodych, który zakładał rządowe dopłaty w zakupie pierwszego lokalu mieszkalnego. Obecnie, choć nie ma jeszcze regulacji prawnych dotyczących programu Mieszkanie Plus, ruszyły już pierwsze inwestycje. A wicepremier Mateusz Morawiecki będzie gościem audycji Aktualności Dnia o godzinie 13:10. Zmiana konstytucji może być odłożona na kolejną kadencję, poinformował wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Na antenie radiowej Trójki wyjaśnił, że ma to związek z brakiem parlamentarnej większości w tej sprawie. Aby zmienić konstytucję, potrzebna jest większość co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli chodzi o zmianę konstytucji, to my nie mamy większości, nawet z partiami, które są skłonne zmieniać konstytucję, jak PiS-15, takiej większości w Sejmie nie mamy i w związku z tym ta zmiana konstytucji ewentualnie może być odłożona dopiero na kolejną kadencję. Oczywiście powstaje w tym momencie pytanie, czy należy pracować nad jakimiś projektami, czy należy powołać komisję konstytucyjną. No, to jest zawsze już decyzja polityczna. Tak czy siak tej konstytucji w tej kadencji widać wyraźnie nie uchwalimy. Tymczasem prezydent Andrzej Duda na łamach prasy poinformował, że jego wystąpienie do Senatu w sprawie referendum konstytucyjnego jest przesądzone. Prezydent chce, by plebiscyt odbył się 11 listopada 2018 roku. Polacy mieliby się wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej państwa, m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu i Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. W ocenie najwyższego przedstawiciela państwa polskiego propozycja prezydenta w nowej konstytucji powinna być wzmocniona ze względu na silny mandat społecznego wyboru. Poseł Adam Abramowicz z PiS-u apeluje do rządu o podjęcie szybkich decyzji w sprawie obywatelskiego projektu wprowadzającego zakaz handlu w niedzielę. Polityk podkreśla, że czas działa na niekorzyść. Strona społeczna również uważa, że prace nad przepisami idą zbyt wolno. Obecnie projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele. W ostatnim czasie pojawiły się jednak pomysły ograniczenia handlu w 2 niedziele w miesiącu, a także skrócenie czasu pracy w tym dniu. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Przedsiębiorczości i Wspierania Patriotyzmu Ekonomicznego opowiada się za ograniczeniem handlu we wszystkie niedziele. Dodaje, że rząd powinien wprowadzić jak najszybciej całościowe bądź częściowe rozwiązanie w tej sprawie. Jeżeli jednak z jakichś powodów rząd uważa, że trzeba to wprowadzać powoli, zresztą część posłów z naszego zespołu też tak uważa, no to, że lepiej spróbować i po roku zobaczyć efekt, jeżeli już pozwolić tym systemu, no to wprowadźmy to częściowo, czyli albo 2 niedziele wolne, 2 robocze, albo handel do 13 w każdą niedzielę. Tylko podejmijmy jakąś decyzję, bo to zawieszenie nie jest korzystne. Ci, którym zależy na tym, aby nigdy w Polsce wprowadzono wolnych niedziel w handlu, też nie zasługują gruszek w niedzielę. Są wynajęte różne kancelarie marketingowe. Są duże pieniądze także kierowane na kampanię przeciwko niedzielom. Projekt ustawy dotyczący ograniczenia handlu w niedzielę, przygotowany m.in. przez Solidarność, zakłada, że wszystkie niedziele w miesiącu mają być wolne od pracy dla pracowników handlu. Wymienia jednak szereg wyjątków dotyczących m.in. niedziel przedświątecznych, a także placówek, takich jak na przykład stacje benzynowe czy sklepiki z pamiątkami. Projekt cieszy się poparciem m.in. polskiego episkopatu. W tej
tej chwili najpilniejszą sprawą jest zdjęcie z wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim zabytkowego dzwonu, powiedział ksiądz dr Andrzej Sapieha, rzecznik kurii diecezjalnej w Zielonej Górze. W sobotnie popołudnie w wieży kościoła katedralnego pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybuchł pożar. W sobotnie uszkodzeniu uległy m.in. drewniane konstrukcje i dach wieży nad zegarem. Udało się jednak wynieść w porę wszystkie cenne przedmioty. O szczegółach dalszych działań mówi ksiądz dr Andrzej Sapieha. W tej chwili konieczną sprawą jest zdjęcie z wieży, której szalał pożar w katedrze gorzowskiej, znajdującego się tam dzwonu zabytkowego. Ten dzwon był zawieszony właśnie w górnej części wieży, w której wybuchł pożar i konstrukcja została na tyle uszkodzona, nadpalona, że ten dzwon koniecznie trzeba w tej chwili wyjąć na zewnątrz. To będzie dosyć trudna operacja działem prawdopodobnie alpinistów, także to jest ta rzecz, którą pilnie w tej chwili trzeba wykonać w tym czasie. Natomiast co dalej, będziemy potem decydować o dalszej kolejności, jakie kolejne czynności, jakie kolejne kroki będą podejmowane, jeśli chodzi o konstrukcję wieży. Przyczyny pożaru w gorzowskiej katedrze wciąż nie są znane. Trwa postępowanie policji w tej sprawie. Wczoraj zarząd województwa lubuskiego poinformował, że 6 lipca odbędzie się nadzwyczajna sesja lubuskiego sejmiku dotycząca przyznania pomocy finansowej na zabezpieczenie katedry w Gorzowie. W przyszłą niedzielę w kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zostanie także odczytany komunikat księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego dotyczący pożaru i apel do wiernych o pomoc w naprawieniu szkody. W kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane. Na północy i miejscami na wschodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oczekujemy działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Strona ukraińska zablokowała wszystkie polskie prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. W zamian żąda pomników UPA w Polsce. Oczekujemy zdecydowanych działań ze strony władz polskich, apeluje w naszym dzienniku historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Leon Popek, uczestnik polsko-ukraińskich rozmów na temat upamiętnień. Stań w obronie Radia Maryja i dyrektora ojca Tadeusza Rydzyka. Podpisz list poseł Anny Sobeckiej do ojca świętego Franciszka. Wytnij formularz z naszego dziennika i zachęć znajomych. Uniki prezydent Warszawy. Co w sprawie reprywatyzacji ukrywa Hanna Gronkiewicz-Walc? Pracę komisji weryfikacyjnej analizuje Filip Frąckowiak. Gehenna patriotów. UB nie oszczędza ani chorej matki, ani jej synów. W naszym dzienniku czytam o losach rodziny z okolic Ostrołęki, prześladowanej za miłość do Polski. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowy kółek różańcowy. Przed nami wielkie wakacyjne zadanie. Ze świętym Janem Pawłem II chcemy odkrywać skarb, którym jest różaniec. Dlatego zapraszamy Was na nasze lipcowe regionalne spotkanie. Już 6 lipca, we czwartek, pielgrzymować będziemy do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie w diecezji tarnowskiej. Rozpoczęcie naszego spotkania o godzinie 14. Spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci oraz koncert w wykonaniu zespołu Pokolenia. O godzinie 15 sprawowana będzie msza święta, której przewodniczyć będzie nasz wielki przyjaciel, ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy. Na zakończenie uroczystości procesja eucharystyczna i błogosławieństwo dzieci udzielane najświętszym sakramentem oraz koncert w wykonaniu księdza biskupa Antoniego.
świętego Długosza. Rodziców, księży, opiekunów, wychowawców i siostry zakonne gorąco prosimy. Pomóżcie dzieciom przybyć na nasze spotkanie do tronu Matki Bożej Tuchowskiej. Kochane dzieci z diecezji tarnowskiej, z okolicznych diecezji całej Polski, a nawet i świata, przyjeżdżajcie. Czekamy na was, na waszych kolegów i koleżanki, a nade wszystko czeka na was Matka Najświętsza. Do zobaczenia. Trzeci dzień miesiąca lipca, poniedziałek w Radiu Maryja, rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Przed nami pierwszy temat. Witam na antenie Radia Maryja pana Karola Guzikiewicza, wiceprzewodniczącego NZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, działacza Solidarności od roku 1980. Szczęść Boże, panie przewodniczący, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Panie przewodniczący, prezydent Lech Wałęsa proponuje wsparcie dla pana Frasyniuka i mówi, że będzie blokował miesięcznicę smoleńską w Warszawie 10 lipca. No prezydent Lech Wałęsa myślę, że nie chce wsparcia na Frasyniukach, tylko chce odwrócić uwagę od tego, co powiedziała prokuratura, co powiedzieli biegli sądowi, że dokumenty tak zwanego Bolka są autentyczne i dotyczą Lecha Wałęsy. Przypomnijmy, że dwie godziny po konferencji prokuratorów, że odnośnie teczki pracy i teczki personalnej Lecha Wałęsy, dokumenty są prawdziwe. Wtedy Lech Wałęsa wystąpił, że włącza się w akcję tak zwanego kodu Frasyniuka. Wiadomo, że tamta strona, no to jest bardzo, nie tylko, czy jest tam duże zbiorowisko agentury SB, która traci we wrześniu swoje apasaże, że ta strona działa przeciwko rządowi, tak? Więc tak naprawdę Lech Wałęsa wczorajsza informacja poprzez jedną z komercyjnych telewizji, gdzie Lech Wałęsa wychodzi z kościoła i najpierw się modli, a później wychodzi z kościoła i mówi, nawołuje swoich zwolenników, że w poniedziałek obalimy rząd, obalimy premiera, obalimy prezydenta, jest skandaliczną wypowiedzią. Jeżeli chodzi o sprawę Bolka, to ja apeluję w imieniu stoczniowców, w imieniu ludzi Solidarności, że jeżeli Lech Wałęsa, nawet czuje się niewinny, jeżeli Lech Wałęsa jest przekonany, że jest niewinny, że nie donosił na kolegów ze stoczni, tych co najmniej 10 kolegów, m.in. z W4, nie donosił. To jest jeszcze tak zwana autolustracja. Lech Wałęsa może zwrócić się poprzez IPN do sądu o ponowną lustrację i się próbować oczyścić, poznawać te dokumenty, które co chwila pojawiają się w internecie. Dzisiaj już znowu następne dokumenty zamieścił, więc ma prawo. Dlatego, ale to sąd, który mówi, że jest niezależny, który ją broni, niech sąd wyda decyzję, również ta teczka trafi do sądu, więc ta sprawa jest bardzo prosta. Lech Wałęsa natychmiast powinien, jeżeli się czuje niewinny, powinien dać sprawę o autolustracji. Natomiast jeżeli chodzi o 10
No to jest miesięcznica, to jest nasza rocznica, którą czcimy tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. A ponieważ te zapowiedzi są bardzo niepokojące, więc apeluję do wszystkich, apeluję do Polaków, wszystkich tych, którzy mogą przyjechać do Warszawy, aby w tym dniu byliśmy razem pod biało-czerwonymi barwami, aby w tym dniu nie pozwolić postkomunie do podniesienia głowy. Postkomuna, to co się obecnie dzieje, powinien być 28 lat temu, powinien być co najmniej za rządów Olszewskiego. To przeżywamy, byśmy tego dzisiaj nie przeżywali. Dlatego nasza walka o prawdę się nie skończyła. Dobrze, że IPO otwiera te wszystkie archiwa, te następne zbiory. Kiedyś to się przecież musi skończyć, tak? Natomiast jest to bolesne, możliwe, że będzie bolesne jeszcze wobec innych osób. Natomiast jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony, to może złożyć do sądu o tak zwaną autolustrację. Natomiast nie wolno w demokratycznym państwie robić tego, co robi Lech Wałęsa, tak? Że próbować obalić rząd poprzez protesty. Ten rząd był wyłoniony w demokratycznych wyborach, prezydent był wyłoniony w demokratycznych wyborach i dlatego skandaliczne zachowanie Lecha Wałęsy jako byłego prezydenta. Ja to kategorycznie potępiam. Na pewno stoczniowcy już się organizują, ale chciałem zapewnić, że stoczniowcy nie będą łamać prawa, stoczniowcy będą godnie razem z tymi ludźmi, co będą te uroczystości religijne obchodzić, będą godnie pilnować porządku, natomiast od porządkowania tych, co łamią prawo, jest policja. Jest policja i te zapowiedzi, że my tam kogoś chcemy pobić, czy tam chcemy z komuś coś krzywdę. Nie, stoczniowcy będą bronić właśnie tych, ewentualnie będą pilnować, żeby żadna krzywda się nie stała ludziom, którzy będą razem z biało-czerwonym. Dlatego zachęcam, apeluję w imieniu wszystkich, apeluję poprzez Radio Maryja, poprzez telewizję Trwam o uczestnictwo 10 lipca w uroczystościach miesięcznicy, żeby było od nas jak najwięcej. Panie przewodniczący, prezydent Lech Wałęsa napisał do pana list. Napisał to w formie takiej elektronicznej, więc dlatego ta odpowiedź wczoraj o 22 on pisze bardzo się aktywnie i to forma była, że on chce ode mnie jakieś spotkanie z załogą, że mam zorganizować, że on sam, że dlaczego jak Kiszczakowi nie. Ja wierzę tym 10 osobom, nie wszystkich znałem, niestety nie, nawet szkoda, żałuję bardzo tego, że jeszcze w latach 80. bo ponieważ to pokolenie to dotyczy pokolenia grudnia 70, tak? Ci ludzie dzisiaj by mieli po 80 lat i więc niektórzy zmarli. Ja rozmawiałem co najmniej z kilkoma słynnym bardzo autorytetem, jakim był Henryk świętej pamięci, Henryk Lenarciak, budowniczy, pierwszy przewodniczący Komitetu Budowy Starszych Pomnika Poległych Stoczniowców Trzech Krzyży, który opowiadał jeszcze przed śmiercią, że on nie miał dowodów, tak? Nie było dowodów, ale cały czas podejrzewano wtedy Lecha Wałęsę, ale byli też inni. Był pan Szołoch, był pan Jagielski, był pan Jasiński, było tych co najmniej 10 osób, na których Lech Wałęsa donosił. Niektórzy musieli nawet z Gdańska się odejść, niektórzy musieli zwolnić się z pracy ze stoczni. Te dokumenty dzisiaj są i one dzisiaj jest jasne, no dzisiaj jest jasne i czytelne i czarno na białym, jak białe jest białe, czarne jest czarne, jak to się mówi przysłowiowo, tak? Że tamte czasy są kłopotliwe dla Lecha Wałęsy. Oczywiście on zaprzecza, ma prawo się bronić, natomiast tą obroną, najlepszą obroną jest dzisiaj sąd. Jeżeli on broni, mówi, że sądy, że PiS, że on ma zaufanie do sądów i tak dalej, no to powinien iść do sądu, tak proponuje mu to IPN, bo taką ścieżkę prawną jeszcze może wykorzystać. No to, że skrócili ten okres pracy, ale mówią, żeby jednak ten rok jeszcze dopracować, to będzie 8% większa emerytura i takie to, wiesz, gadanie i Armagedon na nosie, a oni o pieniądzu, wiesz, odwracają uwagę ludzi od rzeczy ważnych. Po co to człowiek żyje? By jak pies, daj spokój, sobie nic nie rozpraluje, nie pomyśli, jaki jest sens życia, do czego to wszystko prowadzi, co teraz zatruta jest ziemia, środowisko człowieka naturalne, ocieplenie, efekt cieplarniany, jeszcze parę dziesiątych stopnia i wszystko się zaleje. Nawet Trump nie chce o tym myśleć. Przyznał się do podpisania pewnych dokumentów ze służbami bezpieczeństwa. Później bardzo szybko się wycofał i de facto do tej pory sprawa jest niewyjaśniona, pomimo tego, że rzeczywiście dokumenty ukazywane przez IPN
TVN mówią bardzo jasno i klarownie o współpracy prezydenta Lecha Wałęsy z reżimem komunistycznym. Dlaczego Lech Wałęsa tak ucieka od tej możliwości przyznania się do popełnionego przez siebie czynu? Trzeba jeszcze rozgraniczyć, jakie to były czasy. Wtedy mordowano ludzi na komisariatach. Gdyby samo podpisanie, gdyby Lech Wałęsa nie miał pieniędzy, gdyby Lech Wałęsa nie szkodził później fizycznie tymi, co to było do wytłumaczenia, to można było nawet go rozgrzeszyć, gdyby to publicznie powiedział i tak dalej, ale pod warunkiem, że nikt przez to nie cierpiał, nikt przez to nie stracił zdrowia, nikt przez to, a przede wszystkim nie brał pieniędzy, a dzisiaj jest jasne, że brał pieniądze. Dzisiaj jest jasne, to trzeba jeszcze inaczej patrzeć, że powiedzmy, dlaczego Stocznia Gdańska to była taka kolebka, za czasów komuny kolebka wolności, dlatego że tutaj był dostęp do świata, do innego świata, tutaj było wiele przesiedleńców z tego nigdy, proszę Państwa, nie było w Polsce, ale dlatego jest wiatr tropikalny, klimat tropikalny, a oni pieniądze magazynują do schowków, dobra, wkładają o podróżach, myślą, jak połowę krócej człowiek żyje, rak, szlak, trafi. O Jezu, jakie ważne emerytura. Ile ja zaoszczędzę, ile tych pieniędzy. A czy ty dożyjesz w ogóle jeszcze rok? Oni się organizowali. Oni już w 1971 roku próbowali postawić pomnik. Buntowali się władzy na 1 maja, czy tego, więc później niestety przeprowadzono na nich atak, między innymi przez dzięki współpracy Lecha Wałęsy, który donosił na tych ludzi, tak? Więc ta dalsza współpraca, natomiast oczywiście, no nie było papierów, nie było, były tylko domniemania. Lech Wałęsa mówił, że coś podpisał. No, można powiedzieć, że no, wiele osób łamano, nie każdy był tak, że jeżeli coś tam podpisał, natomiast co innego jest podpisanie, a co innego jest jeszcze dalszą działalność, szkodzenie i tak dalej, i oszukiwanie nawet w własnym gronie, tak? No dzisiaj mówi się, że no czy ty w ogóle jednak dożyjesz? O, jak emerytura, jakie pieniądze. Pan Morawiecki, no, marszałek Morawiecki, nie Mateusz, marszałek Morawiecki na niego, no cała nagonka na tych ludzi Solidarności Walczącej, że to oni wymyślili Bolka, więc to jest taka próba oczyszczenia się, a nie w tym kierunku, tak? To oczywiście wszystko te 20 kilka lat temu powinien być, myśmy o tym dzisiaj nie rozmawiali, myśmy żyli w wolnym kraju, natomiast oczyszczenie tego środowiska, oczyszczenie musi iść dalej, tak? Ten rząd próbuje to robić, no oczywiście ma przez to, mogą być jeszcze różne sytuacje, natomiast na pewno nie można doprowadzić do jakichś ekscesów, nie można doprowadzić do tego, żeby jakiś był przewrót, bo to nie tędy droga i myślę, że wiele ludzi z uśmiechem, że Lech Wałęsa bredzi, że Lech Wałęsa milion ludzi chce wyprowadzić. No oczywiście zwolenników tych służb było kilkadziesiąt tysięcy, więc potomkowie i tak dalej, no może znaleźć tych zwolenników, bo wiadomo. Natomiast my powinniśmy swoją obecnością 10 lipca wspierać rząd Beaty Szydło, wspierać Jarosława Kaczyńskiego i naszego prezydenta Andrzeja Dudę. Bądźmy obecni w tym dniu. Na pewno będziemy uważni, żeby nikomu się nic nie stało. Natomiast naszą obecnością, jesteśmy wierni Polsce i nasza obecność jest konieczna w Warszawie 10 lipca. Panie Przewodniczący, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa w tym kontekście, mianowicie zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Pan prezydent Lech Wałęsa czuł się bardzo swobodnie, jak przysłowiowa ryba w wodzie, natomiast teraz jakoś bardzo mocno nienawidzi tej ekipy rządzącej, nienawidzi pana prezydenta. No nienawidzi, bo nie wiedzieli, że ta władza będzie miała sukcesy, tak? Dzisiaj wychodzi coraz więcej spraw aferalnych, tak? To, co słyszeliśmy w Ambergot, jest skandaliczne. No wiemy już dzisiaj, no w dzisiejszych wiadomościach już było, że Donald Tusk od co najmniej 3 miesiące wcześniej wiedział, że Ambergot to jest piramida finansowa, że to jest oszustwo. I chociaż służby podległe premierowi Tuskowi mogły te 3 miesiące ostrzec, co najmniej kilka tysięcy ludzi nie wpłaciłoby pieniędzy do Ambergold. To tak jest wiele osób. Dzisiaj mam nową sprawę, to mówimy, bo mówimy o stoczni, tak? Dzisiaj jestem pewny dzisiaj, że kłopoty stoczniu i między innymi stoczni gdańskiej, które były po 89 roku, to były kłopoty przez rządy liberalne, tak? Które chciały
chciały zniszczyć stocznię po to, żeby stocznia nie była silna. Silna również, bo silna stocznia to również niebezpieczeństwo dla władzy, tak? I w tym Lech Wałęsa też brał udział poprzez poparcie rządzących Lewandowskiego i innych. A dzisiaj mamy kolejny dokument, że w 2009 roku, to mamy takie nowość, dzisiaj podaliśmy znowu do prokuratora o sprawdzenie, do prokuratora generalnego w sprawie stoczni. No ten klimat na każdego działa, to jak jeszcze wiesz, 15 lat ma, to on tego nie rozumie, ale to po prostu on rozumie za 5-6 lat już dość szybko, no bo to wiatr tropikalny, klimat tropikalny, to jak nie na tę ziemię, no to więc przepraszam bardzo. Co będzie? Wiadomo, że będzie, co będzie. Ale zębów nie ma co szczerzyć. No. Rychodupstwa też nie ma co uprawiać, tylko trzeba się wziąć za czytanie Słowa Bożego. Trzeba się wziąć.